Gazy palne i tlen są czynnikami niezbędnymi w przemyśle. Służą na przykład do cięcia i spawania. Używa się ich również do ogrzewania, utwardzania i obróbki powierzchni surowców. Stosowane są jako gazy przemysłowe i technologiczne, a także znajdują zastosowanie w laboratoriach i w niezliczonej liczbie innych dziedzin. Paliwa gazowe, takie jak acetylen, etylen, propan, propylen, butan, metan bądź wodór, zmieszane z tlenem, są cennymi czynnikami dla przemysłu i gazami bezpiecznymi pod warunkiem prawidłowego postępowania z nimi. Jednak w każdej chwili może pojawić się niebezpieczeństwo. Jego najczęstszą przyczyną, nie licząc usterek technicznych, jest nieprawidłowa eksploatacja i zwykłe błędy człowieka. Gdy dochodzi do cofnięcia się płomienia, ogień zaczyna przemieszczać się wewnątrz rurociągu z prędkością dwukrotnie większą od prędkości dźwięku. Wówczas żaden człowiek nie zdąży zareagować dość szybko, by zapobiec wypadkowi. Najgorszym możliwym skutkiem tego zagrożenia jest wybuch butli lub zbiornika ze sprężonym gazem. Bezpiecznik gazowy to rozwiązanie chroniące przed katastrofalnymi awariami. Jest to wielostopniowy układ bezpieczeństwa, którego budowę oparto na suchym bezpieczniku gazowym wprowadzonym na rynek przez firmę WIT około 70 lat temu. Bezpieczniki gazowe dosłownie zrewolucjonizowały rynek pod względem zapobiegania wypadkom z paliwami gazowymi i obecnie są używane na całym świecie. Nowoczesny, wysokiej jakości bezpiecznik gazowy firmy WIT składa się co najmniej z trzech zabezpieczeń: gazowego zaworu zwrotnego, zapory płomieniowej i termicznego zaworu odcinającego. Bezpiecznik można rozbudować, dodając zaporę sterowaną ciśnieniem, aby zagwarantować sobie maksimum bezpieczeństwa. Przyjrzyjmy się dokładnie zasadzie działania bezpieczników gazowych. Jeżeli dochodzi do niebezpiecznej sytuacji, gdy w rurociągu zaczyna cofać się gaz, wówczas zadziała sprężynowy zawór zwrotny. Odcina on przepływ gazu w jednej chwili, uniemożliwiając powstanie wybuchowej mieszaniny gazowej. Jeżeli jednak dojdzie do cofnięcia się płomienia, zostanie on natychmiast wygaszony przez kluczową część bezpiecznika gazowego – tuleję wykonaną z porowatej stali chromoniklowej. Tylko to rozwiązanie chroni przed cofnięciem się płomienia. Wyjątkowe parametry techniczne bezpiecznika wynikają z bardzo porowatej struktury tulei. Płomień wpadający do niej zaczyna rozprzestrzeniać się po zawiłej, labiryntowej strukturze porów, tracąc energię i ciepło. W ten sposób płomień gaśnie w ułamku sekundy. Termiczny zawór odcinający jest trzecim krytycznym elementem zabezpieczającym. W zaworze zabudowano korpus z tworzywa sztucznego, który topi się pod wpływem ciepła. Następuje wówczas zadziałanie mechanizmu sprężynowego zaworu, zamykając go, zanim urządzenie osiągnie niebezpiecznie wysoką temperaturę. Automatyczne odcięcie dopływu gazu zapobiega powstaniu krytycznej temperatury zapłonu na dolocie. Niebezpieczne cofnięcie się płomienia zostaje przerwane u źródła. Firma WIT oferuje również dodatkowo zaporę sterowaną ciśnieniem dla różnych modeli bezpieczników gazowych, która zwiększa ochronę. Dodatkowy element ciśnieniowy zadziała w czasie cofnięcia się płomienia i na stałe odcina dopływ gazu. Unikalne cechy rozwiązania. Wskaźnik alarmowy w czerwonym kolorze sygnalizuje każde cofnięcie się płomienia. Dopływ gazu jest otwarty dopiero po ręcznym zresetowaniu zaworu odcinającego. Dzięki temu sygnalizowane jest każde niebezpieczeństwo, zaś zabezpieczenie nie przegrzewa się. Bezpiecznik gazowy jest zabezpieczony przed zanieczyszczeniem za pomocą filtra na dolocie gazu. Bezpieczniki gazowe WIT są trwałymi i kompaktowymi urządzeniami. Można je instalować w dowolnym punkcie i położeniu. Zaleca się zainstalowanie bezpieczników oddzielnie na dopływie tlenu i paliwa gazowego, co maksymalnie podniesie bezpieczeństwo. Taki sposób montażu jest już wymagany prawem w wielu krajach. Wybierz oryginalne rozwiązanie, które jest trwałe, nie wymaga skomplikowanej konserwacji oraz gwarantuje wysoką jakość i bezpieczeństwo. Kompleksowy system zarządzania jakością oraz badania produktu w 100% zakresie gwarantują niezmiennie wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa każdego bezpiecznika gazowego, który opuszcza zakład firmy WIT. Zabezpieczenia firmy WIT mają certyfikaty m.in. BAM i UL,
a także spełniają wymagania wszystkich stosownych norm, np. DIN EN 731 i ISO 5175. Bezpieczeństwo zaczyna się od etykiety produktu. Bezpieczniki gazowe odpowiadające normie EN 731 powinny nosić następujące oznaczenia: numer normy wzorcowej, nazwę producenta, nazwę modelu lub oznaczenie typu, nazwy gazów oraz wartości maksymalnego ciśnienia roboczego, kierunki przepływu gazu, elementy zabezpieczające urządzenie. Numer certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę badawczą gwarantuje, że bezstronnie potwierdzono zgodność wyrobu z jego normą. Firma WIT graweruje na wyrobach numer sztuki, datę produkcji i numer seryjny. Zapewnia to bezproblemową identyfikację każdego urządzenia. Etykiety na produktach umożliwiają także naniesienie bezpośrednio na urządzenie daty następnego badania. Bezpieczniki gazowe firmy WIT od dziesięcioleci gwarantują niezawodną ochronę i udowodniły swoją skuteczność miliony razy. WIT oferuje kompleksową rodzinę zabezpieczeń instalacji i urządzeń gazowych. Nieważne, z jakimi gazami pracujesz, jakich połączeń używasz i jakich przepływów wymagasz, WIT oferuje urządzenia do wszystkich możliwych zastosowań. Poza urządzeniami wykonanymi z mosiądzu, oferujemy szeroką gamę bezpieczników ze stali nierdzewnej, na przykład do zastosowań laboratoryjnych lub do wodoru. W razie potrzeby nasz zespół inżynierów opracuje rozwiązanie ściśle odpowiadające Twoim wymaganiom. Zaufaj fachowej wiedzy i doświadczeniu firmy WIT dla własnego bezpieczeństwa.